Staje przed nami problem z jednej strony ludzkiej otwartości na to, czy powinności, żeby pomóc innym, a z drugiej strony odpowiedzialność za własny dom, za własną ojczyznę. I tutaj doświadczenia historyczne, jak to, co dzieje się dzisiaj, ale również co może stać się w przyszłości, no jest czymś, nad czym musimy się zastanowić, bo na tym polega roztropność, że obejmuje czas przeszły, teraźniejszy i przyszły. I my musimy wiedzieć, z czym się wiąże i czym grozi lub w czym może pomóc, ale trzeba przedstawiać argumenty i wydaje mi się, że w polskich, zwłaszcza mediach, brakuje tego typu rozmów na pewnym poziomie wiedzy, a nie tylko demagogii czy też sporów czysto politycznych. I właśnie ta konferencja ma pomóc wyrobić sobie własne zdanie w świetle przemyśleń przekazywanych no, za sprawą tak znakomitych prelegentów, jakich udało nam się zaprosić.